No niestety, ZUS nas oszukał, emerytury nie będzie, a jeśli jakimś cudem będzie, to będzie na tak niskim poziomie, że nie będzie się dało za to wyżyć. Dotyczy to mnie i Ciebie, więc myślę, że jest to na tyle ważny temat, że warto o tym porozmawiać. Cześć, z tej strony Agent Specjalny, witam w kolejnym moim odcinku. Wróciłem wczoraj z krótkich wakacji. Miałem taki długi, długi weekend i sobie troszkę popływałem na naszym helu w morzu i na zatoce. Bardzo fajnie, windsurfing, kajty i te sprawy. Był to mój pierwszy taki wyjazd na akurat tam, więc mogłem po prostu spróbować windsurfingu, pooglądać jak wygląda kite. Zainspirował mnie trochę Trader 21, chociaż ten wyjazd był zaplanowany już wcześniej, ale to co mówił Trader, wszystko się zgadza. Jest to mega fan. Są ciekawi ludzie w ogóle. No i właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiać o emeryturach, a nie o kajcie i nie wakacjach. Ale dlaczego mówię o emeryturach? Bo właśnie tam na wakacjach spotkałem bardzo dużo ludzi. Na tych polach było mnóstwo kempingów, mnóstwo kamperów, często bardzo, bardzo drogich sprzętów. No i teraz, kto tam odpoczywał? Ci młodzi, którzy byli, no to byli często młodzi przedsiębiorcy, a ci starsi, no to też były osoby, które mogły sobie na taki wyjazd pozwolić, bo były na emeryturze i kiedyś wcześniej pomyślały o tym, że ta emerytura kiedyś przyjdzie i jakoś muszą na to zapracować. No i właśnie, jak z nimi rozmawiałem, jak widziałem, na jakim poziomie, w jakim stylu oni żyją, to pomyślałem sobie, jak moje życie będzie wyglądać na emeryturze, kiedy dziś państwo nie daje w zasadzie żadnego zabezpieczenia młodym osobom. Młodym, to znaczy jakim? Jeśli masz 30 lub mniej lat, to jest bardzo duża szansa, że emerytury w ogóle nie będzie, ale jeśli będzie, to będzie na mega niskim poziomie. Dlaczego tak mówię? No niestety takie są fakty, nie wymyśliłem tego. Wiesz, że dzisiaj 45 tysięcy urzędników pracuje w ZUS-ie, 45 tysięcy osób. Wiesz, że tak naprawdę pieniądze, jeśli nie wiesz, to się dowiesz, że pieniądze, które z Twojej wypłaty są przelewane, zabierane w zasadzie z Twojej wypłaty, nie idą na Twoje konto emerytalne, na które będą zbierane i dostaniesz je, jak przejdziesz na emeryturę. Nie, nie, nie. Twoje pieniądze i moje również są przelewane na konto emerytalne i z tego samego czy następnego dnia są przelewane emerytom, którzy dzisiaj te emerytury pobierają. Pytanie, skąd w ogóle cała ta afera ze ZUS-em, z emeryturami i z tym straszeniem, że ZUS nas oszukał, że emerytur nie będzie? No trzeba tak naprawdę troszkę przyjrzeć się faktom w ogóle, jak ten system powstał. Kiedyś za Bismarcka było tak, że po prostu część ludzi pracowała na tych, którzy te emerytury pobierali. A że ci ludzie żyli bardzo krótko, bo też wiadomo, że były inne czasy, medycyna też była na innym poziomie, więc ludzie bardzo krótko żyli. Średnia wieku w tamtych czasach, jak to wymyślano, ja nie pamiętam dokładnie, ale to było między 40 a 50 lat. Zwróć uwagę, jak poszliśmy do przodu, jeśli chodzi o medycynę i dzisiaj żyjemy bardzo dużo, dużo dłużej, bym powiedział. Więc już wtedy, można powiedzieć, ten system wtedy działa, a dzisiaj zmieniło się bardzo dużo. Pierwsza rzecz, że nie mamy tyle dzieci, bo ten współczynnik dzietności, z tego co pamiętam, w Polsce jest na poziomie 1,4. Co to oznacza? Że jeśli mamy małżeństwo, żonę i męża i oni mają współczynnik dzietności, to jest jakby zastępowalność społeczna, tak by się to można nazwać, no to jeśli są dwie osoby, czyli rodzina, czyli mężczyzna i kobieta, małżeństwo, no to powinni mieć dwójkę dzieci, nie? Tak jakby patrząc logicznie, że tak jakby ta dwójka zastępuje tą dwójkę rodziców, ale dzisiaj ten współczynnik jest na 1,4, to znaczy, że tak jakby średnio jest 1,4 dziecka nowej osoby, tak jakby, która przychodzi na ten świat. Więc szansa, że to się tak jakby zastąpi i tych osób będzie więcej, które będą pracowały na emerytury kolejnych pokoleń, no po prostu jest bardzo mała. Więc pokazuje Ci tak naprawdę ten system, jak to działa i kiedyś to działało, a dzisiaj w tych czasach, kiedy jest mało dzieci, to raz, dwa, że żyjemy bardzo, bardzo długo, dużo dłużej. Są przecież osoby, które żyją 80, 90 i nawet 100 lat i pobierają dalej emerytury. A tak jak powiedziałem, Twoje pieniądze i moje pieniądze, kiedy my przekazujemy składki do ZUS-u, to one nie są na żadnym naszym koncie odkładane na naszą emeryturę. Nie, 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 drogi widzu, niestety tak to nie działa, a myślę, że to bardziej by motywowało tych ludzi do pracy. Jest to niestety przekazywane właśnie w tym samym momencie osobom, które już na tej emeryturze są. No i co my możemy z tym zrobić? Myślę, że warto, żeby w tym krótkim filmie, bo tak jak mówię, wróciłem z wakacji, jest to taka moja rozkmina po tych wakacjach, chciałem
się podzielić twoją, z tobą tą moją myślą, że te osoby na wakacjach, które pomyślały o czymś, albo o biznesie, albo o zrobieniu czegoś wcześniej, wypoczywały na tych wakacjach jak królowie po prostu. Myślę, że na takim poziomie, na jaki zasłużyli. A wiesz, zdecydowanie więcej Polaków niestety nie ma na wakacje, tych w starszym wieku. Jeszcze ostatnio, w 2019 roku, najniższa emerytura wypłacana w Polsce to było 900 zł. Dokładnie, dobrze słyszysz. Z tego co wiem, w tym roku chyba ją podniesiono do 1000 czy 1000, nawet 200. Niech będzie. Niech ten rząd po prostu zrobił coś dobrego. No ale serio, 1200 zł za 40 lat pracy, no to policzmy. Jeśli ktoś pracuje 40 lat i zaczyna w wieku 25 i pracuje do 65, tak, uśrednijmy, bo się ten wiek troszkę też zmienia, no to pracuje 40 lat, czyli ile miesięcy? Czyli miesięcy 480 miesięcy. Gdyby odkładał nawet 1000 zł ze swojego wynagrodzenia nie do ZUS-u, tylko na bok, to by miał 480 tysięcy złotych, czyli prawie 500 000 złotych. Gdyby nawet, mówiąc bardzo prosto, kupił sobie dwa mieszkania w jakimś średnim mieście po 200 tysięcy z górką, czy zrobił jakiś remont, to miałby dwa mieszkania, które może wynająć. I z tych mieszkań nawet minimalnie po wszystkich opłatach zostaje mu 2000 zł. I już ma emeryturę, którą stworzył sam. Mało tego, ma dalej kapitał w tych mieszkaniach i te mieszkania mogą zostać przecież dla dzieci czy jako testament. Więc już najprostszy sposób zrobienia czegokolwiek innego niż pokazuje system, który niestety nas okrada i nie daje, bym powiedział, alternatywy, bo przecież daleko szukać. Było OFE, którym chciano nas karmić jako czymś, co miało uchronić nasze emerytury. Okazało się, że OFE zniknęło, że pieniądze, które były zabierane, ja dokładnie nie znam tej struktury, tej hybrydy, ale część pieniędzy była zabierana na bok, tak jakby, żeby tworzyć nam drugą emeryturę w OFE. Rząd był taki super myślny. I co się okazało? Że te pieniądze zniknęły. Najpierw w jednej transzy, bo była dziura w budżecie i zabrano część pieniędzy z OFE, przetransferowano. Większość osób nawet się tym nie zainteresowało, że część pieniędzy rząd zabrał z OFE, czyli w zasadzie z ich pieniędzy, gdzieś tam, żeby ratować budżet. Dzisiejszy budżet emerytalny też jest dziurawy, bo z tego co wiem, 200 milionów czy 200 miliardów, ja sobie zerknę, bo sobie zapisałem, żeby nie gadać głupot. Tak, 200 miliardów rocznie na emerytury jest potrzebne dla emerytów, a niestety mamy tylko z pracy 130 miliardów rocznie, więc 70 miliardów, nie milionów, nie mylić, to jest bardzo ważne. I mamy taką dziurę budżetową w ZUS-ie. I kto ją płaci? No płaci ją budżet państwa, czyli również my. Więc te pieniądze, jak widzisz, już ich brakuje. Także pytanie, co zrobić? Ja chciałem Cię zainspirować. Nie będę Ci na pewno tutaj doradzał, bo nie jestem doradcą i nie chcę być doradcą. Chciałbym, żebyś się obudził. Obojętnie ile masz lat, jeśli masz nawet lat tyle, że już mówisz, że ja zaraz na emeryturę przechodzę, to na pewno masz dzieci. Na pewno masz dzieci, a być może już masz wnuki, bo może już jesteś na emeryturze i warto, jeśli Ty to oglądasz i już mówisz, że ta emerytura nie dotyczy Ciebie, bo Ty już ją masz lub wypracowałeś i przychodzisz zaraz, no to pokaż ten film albo zainspiruj młodszych, tych właśnie z Twojej rodziny, albo dzieciaki, albo wnuki, żeby coś robiły. A co można robić? No chociażby, jeśli ma ktoś działalność i płaci 1500 czy nawet więcej ZUS-u za siebie miesięcznie, no to uważam, że warto założyć spółkę z o.o. i się nie zastanawiać. Pójść do doradcy dobrego lub dobrego księgowego, który zajmie się spółkami i powiedzieć, słuchaj, ja nie chcę płacić 1500 czy 1600, prawie 20 tysięcy rocznie na ZUS. Chcę to zrobić jakoś inaczej. Da się? Da się. Ja tak mam spółkę z o.o. i nie muszę płacić ZUS. Druga rzecz. Można kupować złoto, sztabki, jakieś monety, po prostu coś, co na pewno ma wartość i zachowa tą wartość na pokolenia. I można to sobie na przykład sprzedać czy zostawić w przyszłości. Kolejna rzecz, w ogóle inwestowanie w nieruchomości, których tak naprawdę rodzajów jest bardzo dużo, znasz z moich nagrań chociaż kilka opcji inwestowania w nieruchomości, ale robienie czegokolwiek, tak jak mówię, nawet przelewanie kilkuset czy tysiąca czy 2000 miesięcznie na ZUS, a przelewanie na drugą kupkę inwestycyjną, no to już to jest jakaś opcja. Jeśli ktoś mówi, że nie ma pieniędzy, przelewa tylko 1000 zł tylko na ZUS miesięcznie, no to to jest 12 tysięcy złotych rocznie. Co za 12 tysięcy złotych można kupić? No, jest trochę opcji, które można robić. Można kupić kilka monet, można kupić garaż w tanim mieście i go wynajmować. Może to być wkład do kredytu nawet na kawalerkę, bo przecież kawalerki za 60 tysięcy na moim kanale przecież widziałeś, że z Maćkiem Wieczorkiem kupiliśmy. W zasadzie on kupił, bo się dogadaliśmy, że jest to tak mała inwestycja, że nie dzielimy tego na pół, tylko kupi ją on. Więc tam była kawalerka za 60 tysięcy złotych, która jest wynajmowana co miesiąc za 1000 zł. I tam jest najemca, z tego co wiem, cały czas. Więc opcji Ci dostatek. Co jeszcze? Budowanie brandu. Zobacz, co ja robię na moim kanale. Buduję brand. Mam swoją firmę, działam. YouTube nie jest do zarabiania pieniędzy dla mnie, bo widzisz, jest to mały kanał, robię to raz w tygodniu i
nagrywam filmy tutaj sporadycznie, więc jest to kanał bardziej hobbystyczny, budujący brand, budujący moje nazwisko, zaufanie, zdobywając klientów, bo część osób do mnie też pisze i chce jakieś porady czy konsultacje, więc budowanie brandu, zobacz co ja robię. Ja inwestuję czas, jakieś pieniądze, bo potrzebuję kamerę, teraz jadę samochodem, więc może paliwo, więc generalnie budowanie brandu. Jak ja zbuduję brand, to będę z tego mojego brandu zarabiał przez najbliższe kilka, może kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat. Książka, która moja również jest w drukarni, jeśli ja wydam książkę, będę ją sprzedawał, ona może sprzedawać się przez cały czas, przez najbliższe kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt może lat, ona zostanie tak naprawdę na zawsze. Jak ludzie mnie pytają, po co Grzegorz myślisz o emeryturze teraz, no to ja przypominam sobie taki fajny cytat i ten cytat mniej więcej brzmi tak, że myślę o przyszłości, bo to tam spędzisz resztę swojego życia i uważam, że każdy powinien o tym myśleć i każdy powinien się edukować, a jeśli już o to wie, no to powinien edukować swoje dzieci lub inspirować osoby będące obok, bo wiesz, że w szkole nas tego nie uczą i nigdy nie będą, właśnie dlatego, żebyśmy byli na garnuszku państwa i żebyśmy błagali o to wszystko, co oni nam obiecają, a myślę, że każdy Polak, każda Polka powinien być niezależny, nie tylko mentalnie, ale też przede wszystkim finansowo, żeby nic nie musiał, od nikogo nie zależał, tylko mógł spokojnie właśnie żyć i żeby praca była wyborem, a nie koniecznością. Także myślę, że to jest bardzo ważne, tych opcji inwestycyjnych jest dużo, dużo więcej, ale chciałbym Ci właśnie w tym filmie dać tylko taką cząstkę, że niestety emerytury nie będzie. ZUS nas czy oszukał, no został stworzony wtedy, kiedy demografia wyglądała inaczej i niestety nic do tej pory w dzisiejszych czasach się nie robi, żeby to zmienić. Zwróć na to uwagę, nie daj się tak naprawdę oszukiwać, tylko generalnie myśl o swoich pieniądzach, planuj to dzisiaj i napisz w komentarzu, jaka jest pierwsza rzecz, którą zrobiłeś lub zrobisz po obejrzeniu tego filmu, bo może to być wzięcie kartki, rozpisanie sobie, jakie rzeczy możesz właśnie zrobić, żeby budować sobie swoją emeryturę. Także buduj emeryturę, napisz w komentarzu, co robisz. No i do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.